Jeśli nie lubisz Kupry, Formentora lub mnie, to zdecydowanie nie jest to odcinek dla Ciebie, bo będę upiał z zachwytu. Witajcie w mojej bajce. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Przeważnie zaczynam odcinki już jadąc, ale w tym samochodzie trzeba to zrobić w inny sposób, bo sami zobaczcie, jak to się odpala. To jest niby nic, a jednocześnie to jest wszystko. To od razu tworzy klimat po wejściu do tego samochodu, czym ja będę za chwilę jechał. Coś fantastycznego. Także ruszamy. I już na samym starcie od razu chcę odpowiedzieć na komentarze osób, które już zaczynają pisać, osób, które znają moje podejście do crossoverów czy SUV-ów. I to podejście, delikatnie mówiąc, nigdy nie było zbyt entuzjastyczne, że tak ładnie powiem. Czemu? Ja za tymi samochodami nie przepadałem przeważnie za to, jak się prowadzą, jak wyglądają, jak się przechylają i tak dalej. I to wszystko nie ma kompletnie przełożenia na ten samochód. W tej wersji oczywiście to podkreślam. Także ucinamy ten wątek. Zresztą, co ja będę gadał? Co ja tu dostałem? Sami zobaczcie. Prezentowany model to topowa wersja Formentora oznaczona symbolem VZ5. Pod jego maską znajdziemy coś, co jest dziś już naprawdę wyjątkowe, a jest to TSI o pojemności 2,5 litra i 5 cylindrów w rzędzie. Silnik ten generuje imponujące 390 koni mechanicznych i kapitalny moment obrotowy na poziomie 480 Nm. Formentor w takiej specyfikacji rozpędzi się do 250 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 4,2 sekundy. Cztery sekundy. W crossoverze. Nie będę tego samochodu nazywał SUV-em, chociaż pewnie być może Cupra nawet tak by chciała, ale to nie jest SUV. Chociaż tu też może taka drobna ciekawostka. Ten samochód kompletnie nie wygląda na jakiś duży z zewnątrz. A jak spojrzymy na wymiary, to one nie za bardzo odbiegają od Ateki na przykład. Także taka trochę dziwna rzecz. Ale przyjmijmy, że to jest crossover. I zostańmy trochę przy wymiarach. Zaglądamy do bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 420 litrów. Jak od razu słychać, to jest wartość całkiem godna. I właśnie nie na poziomie SUV-ów, ale raczej crossoverów. Krótko mówiąc, ten bagażnik dla rodziny na przykład 2 plus 1 moim zdaniem będzie ok. Wskakujemy na kanapę. I to jest miejsce, które robi jeszcze większą robotę. Zobaczcie, ja mam 182 cm wzrostu, mieszczę się tu bez żadnego problemu. Mam przestrzeń przed kolanami, nie dotykam fotela kierowcy, stopy bez problemu włożę pod jego fotel, a to bywa różnie. Tak samo nad głową, mimo tego, że mam tutaj bardzo duże okno panoramiczne, a wiecie, że to zmniejsza tę przestrzeń, nie ma żadnego problemu. Przestrzeń, jaką oferuje Formentor w tej sportowej wersji, bo myślę, że można ją tak nazwać, to jest jego bardzo duża zaleta. Często samochody, które kojarzą nam się z czymś sportowym, są ciasne. Do sztywności zawieszenia za chwilę przejdę, ale samo to, że są ciasne, często powoduje, że po prostu nie możemy ich kupić. Tutaj w przestrzeni, miejsca w bagażniku na kanapie mamy naprawdę dużo. No i też zaznaczę, że z tyłu mam podłokietnik z miejscem na napoje, dwa USB-C i trzecią strefę klimatyzacji, którą można sobie z tyłu regulować. No i dobra, odnośnie tego wątku tyle, chociaż to jest bardzo ważne. Samochód, który jest... ma osiągi bardzo sportowe, 4 sekundy do setki, powiem to znowu, oferuje tyle przestrzeni, że dacie radę tym autem jeździć z rodziną. Wskakujemy do przodu. I tylko chwila w tej części, ja nie chcę tego przedłużać, bo w tym samochodzie najważniejsze jest co innego. No i od razu też coś, co będzie pewnie wzbudzało największe kontrowersje w tym samochodzie, czyli ten wyświetlacz. Po pierwsze, tutaj praktycznie wszystko jest dotykowe. Możemy sobie regulować temperaturę, czy to kierowcy, czy to pasażera, w ten sposób przesuwając tutaj palcem, czy dotykając tego miejsca. Ale to jest tylko i wyłącznie kwestia temperatury. Nie zmienimy na przykład prędkości nawiewu, czy skąd ma wiać. Więc to jest tyle, możemy sobie jeszcze zrobić głośniej i ciszej. Koniec. Cała reszta jest dotykowa. No ja też parę razy mówiłem, to nie jest najszybszy wyświetlacz na świecie, ale to nie jest problem. On jest też dosyć wysoko, więc to też sobie sprawdźcie, bo wiem, że bardzo wielu z Was tego nie lubi. Przy czym myślę, że największym problemem tego systemu jest to, że on jest
raczej średnio intuicyjny. Często jak chcemy coś tutaj znaleźć, to po prostu tego wyświetlacza musimy się nauczyć, a nawet jak go poznamy, to sobie pewne rzeczy przypomnieć. To nie jest taki wyświetlacz, gdzie wszystko jest tam, gdzie byście się tego spodziewali, dwa dotknięcia i macie. Trzeba się tego nauczyć, ale od razu też zaznaczę, jak ktoś jeździ jednym samochodem, no to po prostu to zrobi. W tydzień, dwa albo trzy, ale przyzwyczai się i to będzie dla niego normalne. Ja, wsiadając ciągle w inne samochody, nie jestem tego największym fanem. Bardzo ważna rzecz, mamy Android Auto czy Apple CarPlay bezprzewodowe. To jest dzisiaj bardzo ważne, to musi być i to tutaj jest. Z kolejnych rzeczy trochę na lewo zegary. Ja te zegary bardzo lubię za to, że mają bardzo dużo ustawień. Myślę, że każdy dopasuje sobie to, co mu pasuje, to, co chce, żeby było wyświetlane. Są czytelne, są jasne. Ja też je określę w ten sposób, że są ładne. Mnie się przynajmniej podobają. Przez to, że mamy tak dużo możliwości konfiguracji, każdy powinien być z tego zadowolony. No i zostają materiały. Jak powiem Wam później, ile ten samochód kosztuje, to pewnie na te rzeczy można spojrzeć trochę inaczej, ale ogólnie ja uważam te materiały w tej wersji za plus tego samochodu. To wszystko jest miękkie, to wszystko fajnie wygląda. To wszystko tutaj bardzo pasuje, może poza tym wyświetlaczem. To jest moja opinia, nie trzeba się z nią zgadzać. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jak jestem w tym miejscu, żebym nie zapomniał. Mamy tu Auto Hold, także super. No i dobra, to są takie podstawy. Teraz przechodzimy do tego, co w tym samochodzie jest tak naprawdę najważniejsze. Przypomnę jeszcze raz. 390 koni, 5 cylindrów, prawie 500 N w benzynie, 4,2 do setki. Crossover, teoretycznie rodzinny samochód. Czy to się w ogóle nadaje do jazdy na co dzień? Przy takich wartościach. Bo nie sztuka kupić samochód, który jest bardzo szybki, tylko za każdym razem, jak do tego auta wejdzie twoje dziecko czy twoja żona, to będzie wkurzona, bo będzie ją telepać na wszystkich nierównościach, będzie podskakiwać, wypadają plomby, boli głowa, jest za głośno i tak dalej. Także słuchajcie, drugim, chyba najważniejszym przyciskiem w tym samochodzie, poza startem, żeby w ogóle ten samochód odpalić, jest coś, co jest obok. Wygląda bardzo podobnie i to jest przycisk od trybów jazdy. Tych trybów jest dużo. Komfort, sport, Cupra, indywidual, offroad nie wiadomo po co. Właśnie chyba na niego przełączyłem, wracamy do komfortu. To jest coś, co definiuje ten samochód, definiuje jazdę tym samochodem. Podstawowym trybem jest komfort. I powiem Wam szczerze, że po tym, jak się pobawiłem tym autem różnymi trybami, komfort to jest coś, co wystarcza do wszystkiego. Do jazdy właśnie na co dzień, do jazdy komfortowej, też do jazdy bardzo szybkiej. Nie wiem, jakie są różnice w przyspieszeniu między na przykład komfortem, sportem czy Cuprą, ale to tak naprawdę na co dzień nie ma żadnego znaczenia. Co to za różnica, czy masz 4,2, czy 4,7, czy nawet 5? To jest szatan w każdej z wersji. Mamy tu oczywiście napęd na 4 koła, myślę, że to jest oczywiste przy takiej mocy, też przy takich warunkach, no nie wyobrażam sobie jazdy inaczej. Ale słuchajcie, jeżdżąc tym samochodem w trybie komfort, to jest auto, które moim zdaniem w 100% nadaje się na samochód rodzinny. Po prostu jako auto na co dzień, jako jedyny samochód w domu. Jest jedna rzecz, gdy czuć, że to jest samochód, który ma twarde zawieszenie. To są wysokie albo po prostu poprzeczne nierówności. Nawet jeśli macie garb, który jest trochę większy, to tego tak bardzo nie czuć. Ale te takie, wiecie, nie wiem, czy to jest metalowe, czy jakie, ale takie krótkie, nie szerokie, progi zwalniające, wtedy to czuć. Ten samochód podskakuje, jest twardo, jest głośno. Cała reszta, jazda na przykład po nierównej nawierzchni, to jest żaden problem. Zawieszenie w tym samochodzie, mimo że jest mega sportowe, powoduje, że jazda tym samochodem po zakrętach to jest coś fantastycznego, zaraz to trochę rozwinę, ale na co dzień zupełnie nie męczy. Miasto, trasa, pod miastem, każde warunki. Zupełnie nie bójcie się Cupry Formentor VZ5 czy Vizii, czy jak to tam wymawiać, po polsku VZ5, jako auto na co dzień. Coś kapitalnego. No ale też trochę do tego zawieszenia, rozwinę to bardziej. To jest element, który z crossovera tworzy samochód dla kierowcy. Ja jadę samochodem, który jest wyższy niż na przykład kompakty. Siedzę wyżej, chociaż tutaj można siąść dość nisko, ale siedzę wyżej, to jest auto podwyższone. Nie widać tego teraz, wy tego też nie poczujecie, ale nawet, nie wiem, pójdziecie na jazdę w salonie, wjedziecie na pierwsze rondo, zobaczycie, że ten samochód wjeżdżając na rondo przechyla się czy nie przechyla się, tak samo jak przed chwilą jechał po prostej drodze, zanim na to rondo wjechał. Coś fenomenalnego w tego typu aucie, czyli w crossoverze. I tutaj mówię o takiej jeździe na co dzień, na przykład w mieście, ale wiadomo, że wyskakując gdzieś na trasę, gdzieś na kręte odcinki, tam zobaczycie, co to jest Cupra Formentor w wersji VZ5. Ja w tym samochodzie właśnie na takich odcinkach się zakochałem, bo ja mogę użyć takich słów. Ja się w tym aucie zakochałem, a na pewno zauroczyłem. Psuje to oczywiście jedna rzecz, ale o tym na końcu.
Kolejną rzeczą, o której trzeba powiedzieć, jest wydech. Nie wiem, czy oglądaliście mój test Kia ProCeed w wersji GT. I to jest samochód, którym ja na przykład byłem nad morzem i w zasadzie zanim ja dojechałem z Warszawy, nie wiem, do Płońska, to już bolała mnie głowa. W tym samochodzie przez to podbijanie dźwięku z wydechu, to było coś nienaturalnego. Było za głośno, było fajnie na chwilę, ale na dłużej już nie. Tutaj, mimo że mamy prawie 400 koni, te wydechy są prawdziwe. Potrafią strzelać, potrafią burczeć, są dosyć głośne przy przyspieszaniu, to nie męczą kompletnie. I nieważne, czy tak jak teraz zgasł silnik, zaraz to się wszystko uruchomi, czy na trasie, czy na autostradzie, tym samochodem jeździć w trasę, oprócz tankowania, jest mega przyjemnie. A to jest też coś, czego ja się trochę bałem w aspekcie kupienia Formentora jako auto na co dzień, czy w zasadzie jako auto do wszystkiego. Także uspokajam. To nawet nie jest męczące, tylko to jest mega przyjemne. Nie wiem, jak to zrobili, ale to jest idealnie wyważone. No i dynamika. Nie wiem, czy jest sens jakoś rozwodzić się odnośnie dynamiki w samochodzie, który przyspiesza do 100 km na godzinę w 4 sekundy. Można sobie to wyobrazić. Powiem tylko jedno, żebyście może nie byli zawiedzeni, jak pójdziecie na jazdę testową. I to będzie trochę dziwne, ale do tych 2000 obrotów to się za dużo nie dzieje. Ten silnik ma 5 cylindrów. To jest oczywiście turbo, to jest TSI, 2,5 litra pojemności, ale ten silnik cały czas lubi wyższe obroty. Chociaż te 3000. Powyżej 4 to jest wariat. Ale też jeszcze jedno, bo to, że samochód rozpędzi się do przodu w 4 sekundy, ok, tylko to jest 4-sekundowy crossover. I znowu wracając do zawieszenia, do tego, że ono potrafi być fajne na co dzień, ale do tego, jak ono potrafi trzymać ten samochód w ryzach, układ kierowniczy, to jak to skręca w połączeniu z tą dynamiką, to jest brak słów. Coś niewiarygodnego. I to jest samochód, który śmiało może rywalizować z Audi czy z BMW pod tym względem. Jestem tym naprawdę zauroczony, co myślę, że widać. Jeszcze kilka kolejnych fajnych aspektów. Wy tego chyba nie zobaczycie z kamery, ale maska. Ja to czasami mówię, myślałem, że wiele osób puknie się w głowę, a wielu z Was to potwierdziło, szczególnie kobiety, które lubią widzieć maskę, ale tu jest trochę inaczej, bo przez to, że ta maska jest nieopuszczona do dołu, jak to dzisiaj często, gdzie wsiadacie i po prostu maski nie widzicie. Tutaj przez to, że ona jest masywna, przez to, że ma te przetłoczenia i przez to, że jest taka, no nie pozioma, ale powiedzmy, że prawie pozioma, to sprawia wrażenia jeżdżenia większym samochodem niż Formentor naprawdę jest. Nie będę nazywał tego muscle carem, już nie będę się ośmieszał, ale trochę coś takiego. Widzę maskę, widzę te przetłoczenia i myślę, że jadę czymś większym. A w tym przypadku to jest zaleta. Czujesz po prostu taką potęgę, moc przyspieszenia, widzisz tę maskę, widzisz gdzie jedziesz, widzisz jak ona skręca. To robi dodatkową robotę i nie da się pominąć foteli. Pamiętajcie, że to nie będzie pasowało każdemu z jednej prostej przyczyny, a w zasadzie z dwóch. Po pierwsze, one są dość wąskie, ale zobaczcie, no ja najmniejszy nie jestem, mieszczę się bez problemu. Trzymanie boczne przez to jest przefantastyczne, ale zobaczcie, tu nie ma regulowanego zagłówka. I to jest coś, co dla pewnych osób może być problemem. I to jest problem nie do przeskoczenia, więc sprawdźcie to koniecznie, zanim taki samochód ewentualnie zamówicie. Fotele pasują tu genialnie, ale to nie jest fotel dla każdego. No i też wspomnę, trasa. Czasami takie fotele potrafią zmęczyć, przez to, że siedzicie tak ściśnięci i fajnie na zakrętach przy szybkiej jeździe, ale może nie w jeździe do Chorwacji. Ja co prawda w Chorwacji nie byłem, ale jechałem gdzieś dalej i zupełnie nie męczą. Fantastyczne fotele. I też wyglądają kapitalnie te znaczki. Ja znaczek Kupry po prostu uwielbiam. On jest tutaj, więc wow. Wrócę jeszcze na chwilę do trybów jazdy, bo w zasadzie to wszystko, o czym mówiłem, to jest tryb komfort. Mamy jeszcze tryb sport i to jest, myślę, drugi tryb, z którego będziecie korzystać najczęściej, bo jak chcecie gdzieś tam szybciej ruszyć, pobawić się, tryb sport jest kapitalny. Tryb Cupra, który wydawałby się, że jest taki najlepszy, to jest tryb, który jest fajny naprawdę na chwilę. Chyba, że jesteście na torze, bo to jest tryb na tor, ale na co dzień, a ten samochód jest na co dzień, no nikt nie kupuje Cupry, żeby jeździć tylko po torze, wozić ją na lawecie na tor i tam jeździć, to nie jest po to samochód, więc tak też staram się prowadzić ten test, bo to jest samochód na co dzień. Szybki, sportowy samochód, ale na co dzień. Tryb Cupra jest trybem, który potrafi zmęczyć. Ten samochód jest cały czas taki narwany. Po prostu obroty są wysoko, mamy niski bieg i to jest takie odczucie trochę nienaturalne. Na dłuższą metę, na chwilę tak, na dłużej nie. Myślę, że tryb komfort i tryb sport to są dwa tryby najważniejsze. Oczywiście mamy tryb indywidual, gdzie możemy sobie dopasować wszystko to, co chcemy. Więc być może też ten. No i tryb offroad.
Mamy napęd na 4 koła, mamy niby podniesiony samochód, ale weź wjedź czymś takim w teren. Ja nie próbowałem. Szkoda mi felg, szkoda mi zawieszenia, szkoda mi wszystkiego. To nie jest samochód offroadowy. Muszę też powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Kolor. Ten kolor tani nie jest, delikatnie mówiąc, ale gdybym ja zamawiał Formentora, to ja bym od tego rozpoczął. Nie przyjmuję tego samochodu w innym kolorze. To jest moja opinia. Inaczej. Nie przyjmuję dla siebie tego samochodu w innym kolorze. Ten mat, to nie jest pierwsza Cupra w tym kolorze, którą jeżdżę. To mi się w ogóle nie nudzi. To jest coś niesamowitego. Ten kolor ma może nie jedną, dwie wady. Po pierwsze, strasznie się brudzi. Wjeżdżacie gdzieś tam w błoto, w jakąś kałużę i to od razu bardzo widać z kilometra. No i druga rzecz, nie wiem jak z utrzymaniem tego na dłuższą metę, bo jakieś rysy, już nie mówię o jakiejś stłuczce, no pewnie tutaj są większe problemy niż przy takim standardowym kolorze, ale wygląda to wszystko nieziemsko. Obłędnie uwielbiam ten kolor i ja Cuprę zamówiłbym tylko i wyłącznie taką. No i jeszcze jedna rzecz taka dosyć istotna, bo nie tylko ile to kosztuje, ale ile to pali. No i tak, minimalnie tym samochodem potrafiłem spalić 8 litrów. To jest taka jazda pod miastem do tych 90, ale bardziej 80 na godzinę. Równo 80, da się coś takiego zrobić. Jazda na ekspresówce to u mnie było 9-10 litrów, autostrada bliżej 12. Natomiast w mieście, jeżdżąc normalnie, nie żaden eco-driving, ale też nie wariactwa, to spalanie waha się między 12 a 13 litrów. Przynajmniej tak było u mnie teraz, gdy mamy zimno. Często temperatury rano są w okolicy zera, więc czegoś takiego powinniście się spodziewać. Oczywiście górnej granicy praktycznie nie ma, bo jak będziecie szaleć, włączycie tryb Cupra, to będzie i 25, a może i więcej. Ale jeżdżąc normalnie, raczej nie spodziewajcie się, że zobaczycie tutaj jedną cyfrę. Bardziej będzie to już liczba i to raczej nie 10, a 12. Słowo odnośnie oświetlenia. W wersji VZ5 mamy światła Matrix LED, co myślę mówi samo za siebie. Te światła są naprawdę rewelacyjne. Podoba mi się też bardzo ambientowe oświetlenie kokpitu, ponieważ robi to całkiem fajny klimat we wnętrzu. Podobnych słów mogę użyć odnośnie nagłośnienia Beats. Nie jest to może mój ulubiony zestaw, ale gra bardzo dobrze, szczególnie, że mamy bardzo dużą możliwość regulacji i dopasowania dźwięku do siebie. No i jeszcze jedno, w wersji VZ5 Formentor ma standardowo fantastyczne hamulce. No i okej, wiemy już większość, ale co zdefiniuje możliwość zakupu tego samochodu, tego fantastycznego samochodu? Trochę się boję, ale zadam to pytanie. Ile to cacko kosztuje? Ceny Formentora z roku modelowego 2023 startują z poziomu 135 400 zł za wersję 1.5 TSI o mocy 150 koni z manualną 6-biegową skrzynią biegów. Chętni na 7-biegowe DSG muszą zapłacić 145 600 zł, a 2-litrowe TSI o mocy 190 koni mechanicznych, już z automatem i z napędem na 4 koła, to 164 700 zł. Aby przekroczyć barierę 200 koni, musimy zdecydować się na Formentora VZ lub VZ, jak niektórzy wolą, i tu już 2-litrowe TSI, 245 koni i 7-biegowe DSG i mamy kwotę 201 100 zł. Mocniejszy VZ o mocy 310 koni, DSG i napęd na 4 koła to już 229 900 zł, a prezentowany dziś Formentor VZ5, 2,5 TSI, 390 koni, napęd na 4 koła, 7-biegowe DSG i mamy kwotę 343 500 zł. Warto dodać, że Formentor występuje też z dieslem pod maską i tak 2-litrowe TDI o mocy 150 koni i 6-biegowy manual to 147 200 zł, a jeśli chcielibyśmy taki silnik automat i napęd na 4 koła, wyłożyć musimy 167 400 zł. I zanim do mojej wersji, to może jeszcze jedno słowo. Jak widzicie, ta gama odnośnie Cupry jest szeroka. I na pewno jest część osób, która powie: ej, no jak można kupić czy sprzedawać Cuprę z silnikiem 150 koni? Ja akurat uważam, że to jest kapitalna rzecz, bo to po prostu pozwala kupić sobie taki samochód. Nie każdy potrzebuje wariata takiego jak ten, a Cupra mu się podoba. Chce mieć ten znaczek, chce mieć to wszystko, co ten samochód, co ta marka oferuje. I to jest super, moim zdaniem, że mamy wybór, po prostu. Ja zawsze uważam, że wybór jest najważniejszy, więc jak jest, to ekstra. A przechodząc do tego wariantu, kwota jest oczywiście kosmiczna. Raz, że to nie jest jakiś duży samochód, dwa, że to nie jest marka premium. A za te pieniądze kupicie już, i to nie jakieś słabe, tylko bardzo fajne samochody z segmentu premium. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie dla kogoś, kto potrzebuje samochodu tak szybkiego, w okolicach 400 koni.
co możecie wtedy kupić za te pieniądze i ile jest samochodów, które potrafi Wam dać tyle radości, a jednocześnie być czymś na co dzień, to jest jedno, ale też od razu drugie, bo ja oczywiście tych pieniędzy swoich nie wykładam. I myślę, że gdybym miał to zrobić, to idąc z takim workiem pieniędzy, łatwiej jest skręcić do salonu premium, gdzieś tam do Audi czy do BMW, niż do Cupry. W pełni to rozumiem. Tylko podkreślam, z pozycji osoby, która faktycznie tych pieniędzy nie wydaje, odnoszę się tylko i wyłącznie do tego samochodu, do tego tygodnia, który z nim spędziłem, to nie pamiętam auta, które dało mi tyle radości codziennie podczas każdej jazdy, nawet jak jechałem 3 km odebrać córkę ze szkoły. To jest samochód, który mimo tego, że jest crossoverem, mimo tego, że jest ewidentnie samochodem dla kierowcy, po to, żeby dać mu radość z przejechanego każdego kilometra, jest jednocześnie fantastycznym samochodem na co dzień i to jest jego największa siła. Pytanie, na ile ten model będzie dostępny przez to, ile kosztuje. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Jestem bardzo ciekawy, czy tym samochodem w tej specyfikacji jeździliście, bo to jest bardzo ważne. Nie wypowiadajmy się odnośnie jego na podstawie papierów, tej ceny i tak dalej. Trzeba tym pojeździć. Także dajcie znać, co sądzicie na ten temat, jak Wam się to auto podoba i czy w ogóle samochód tej marki, kosztujący takie pieniądze, ma rację bytu przy autach premium. No i na koniec ostatnia prośba, jeśli macie chwilę, to oceńcie ten materiał. I druga ważniejsza, idziemy na 1 000 000 subskrypcji, brakuje już tylko 980 tysięcy, także jeśli kanał jeszcze nie subskrybujesz, to zrób to teraz. I co? Widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.